Witajcie w kolejnej realizacji. Każdy z nas w naszych warsztatach ma taki, jak ja to mówię, kącik wstydu. Za mną jest jeden, który zamierzam dzisiaj uporządkować. Powiem wam tak, ilekroć bym tutaj nie sprzątał, robię to przynajmniej raz w tygodniu, ciągle znowu jest tu pełno rzeczy. Zawsze coś tu nazbiera, ponieważ strugnicę i tutaj ten stół Festula wolę mieć zawsze pusty. Wszystko przenoszę tutaj, później nie mam czasu tego poukładać, to się zbiera, zbiera i zbiera. Dobrze, to podejrzewam, że znacie. Jak widzicie, tu już jest wszystko, już nie mam miejsca na nic, nawet żeby kubek z herbatą postawić. Zaraz wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Zabieram się za sprzątanie tego i dokończę w końcu ten stół, ponieważ ten stół już x lat, już nawet nie pamiętam, x lat, jak go zrobiłem, to miał być stół montażowy. Nie jest skończony i teraz skończę go. On ma pełno plam i tak dalej, ale to wszystko zasłonię. Sami zresztą zaraz zobaczycie. Zapraszam na film. No tutaj, jak widzicie, bajzel kompletny. No nie ma tu już miejsca, nie ma tu jak cokolwiek wcisnąć czy położyć. Przygotowałem sobie tutaj ten stolik fata jezdny. Przełożę, co mi się uda, resztę pochowam rzeczy i robimy coś nowego. Stół mam uprzednięty, także teraz mogę... Aha, zdjąłem sobie wymiary tego, co będę robił. Rozcinam płytę i później wam opowiem wszystko po kolei, co będę robił. Jaki mam plan. Ok, materiał mam rozcięty, wstępnie ułożony, żeby było wiadomo, o co chodzi. To jest teraz jakby do góry nogami. To są boki, to jest taka przegroda, w której będą wszędzie szuflady, czyli cztery szuflady. I tu mam jeszcze takie listwy, które przyjdą mniej więcej tutaj i one będą maskowały tą krawędź tego stołu istniejącego teraz, żeby tego nie było widać. Teraz zastanawiałem się, jak to skręcić, jak to zmontować, czy nakleić sztyfty, ale chciałbym to od razu wsadzić na ten stół, zamontować. I tutaj sztyfty, no to bym musiał złapać wciski i no niestety czas. W związku z tym, że tego nie będzie widać, tutaj zrobię połączenia kieszeniowe. Tutaj na to poszła prawie cała płyta. Zostały jeszcze, tak jak ten jeden bok, kawałek. Dlatego już na szuflady mi nie wystarczy. Szuflady będę musiał zrobić z czegoś innego, ale na razie chciałbym się skupić na tym i zmontować to, założyć. Wtedy zbiorę wymiary na szuflady. Natomiast być może, że zrobię jeszcze, zamontuję tutaj prowadnicę, żeby to już mieć z głowy, żeby tutaj mieć normalny dostęp do nich. Nie żeby później w tych wnękach gdzieś tam kombinować. I no tylko będę musiał przenieść to później na szuflady, bo prowadnice będę miał podobne, takie jak używałem w tej szafce serwisowej. Dobra, to ja już nie gadam, biorę się za przygotowanie sprzętu, to wszystko zwijam, sobie jeszcze tylko poznaczam, gdzie co ma być, gdzie jakie mają być te połączenia, bo na przykład tutaj te elementy są ruchome, czyli połączenia muszą być w dół i tutaj do tej przegrody, ona idzie przez całość, żeby wzmocnić ten cały blat. No i tyle, no. Bardzo szybka, prosta realizacja. Ja tu nie mam projektu i musiałem tak trochę iść na piechotę, czyli zbierałem sobie wymiary poszczególnych elementów, ale to też była chwila, 15 minut i miałem to wszystko policzone.
Ok, wreszcie możemy zabrać się za montaż. Ja sobie tak wymyśliłem, że najpierw zacznę od boków i wtedy środek. Te połączenia kieszeniowe to jest tak super sprawa. Szybkie w realizacji, bez żadnego mierzenia. Wczoraj zakończyłem pracę o 2 w nocy. Nawet nie wiedziałem, że taka późna godzina jest. Jak widzicie, mój stół jest zrobiony. Popełniłem jeden błąd gdzieś przy rozmierzaniu. Nie wiem, jak to wyszło, ale pomyliłem się o 2 grubości sklejki i te końcówki, te 2 boki musiałem skrócić zagłębiarką. Na szczęście, i właśnie tu jest ta zaleta, jak się nie daje żadnych wkrętów, gwoździ ani nic takiego, ponieważ tam mogłem spokojnie sobie to przeciąć, tam było wszystko klejone, jeżeli chodzi o ten stół. Oczywiście oprócz tej konstrukcji tam jest kilka wkrętów, ale tam są też połączenia kieszeniowe i zresztą nie będę tego rozbierał. Wszystko idealnie pasuje. Jeżeli chodzi o prowadnicę, jak widzicie, prowadnicę mam zainstalowane, to też widzieliście już. Tutaj jest taka sprawa, że one około 10 mm wystają poza i a chciałbym, żeby fronty były schowane, czyli miałem do wyboru 2 rzeczy. Albo zrobić takie otwory w tej przegrodzie długiej, żeby wpuścić je, tylko że płyta ma 18 mm, tutaj jest razem 20, bo po obu stronach są prowadnice, czyli już 2 mm mi zabrakło miejsca, żeby je wpuścić głębiej. Dlatego tutaj muszę zrobić takie wybrania we frontach i w zasadzie to wszystko. Wymyśliłem jeszcze przy okazji jedną rzecz, ponieważ to miejsce zawsze będzie zawalone różnymi rzeczami, ale już część mogę sobie pochować, czyli te 4 szuflady, dosyć duże. Wymyśliłem, żeby to miejsce wykorzystać tutaj. Chcę zrobić tutaj półkę dodatkową, być może nawet 2 półki na mniejsze rzeczy typu, jak tam widzicie, mam papiery, dosyć często do nich sięgam i też fajnie by było, żeby one były tutaj w widocznym miejscu, żeby mógł łatwo do nich mieć dostęp. Co jeszcze? Chciałbym zostawić tutaj jedno miejsce, prawdopodobnie to, bądź to do projektowania. Czyli na przykład tak jak w tej chwili, muszę zaprojektować tą górną część i chciałbym, żeby to miejsce było zawsze czyste i bez żadnych gratów, że tak powiem. Z tyłu zostawiam, może jak to będzie wyglądało. Czyli będzie półka, będą takie pionowe podpórki, być może jeszcze jedna półka, znowu te podpórki i z tyłu będzie też trochę miejsca, ponieważ tam jak odkładam ściski, zawsze potrzebuję miejsca, żeby idąc z tymi ściskami je odłożyć. Czyli tam zostawiam sobie miejsce z tyłu i też tam będę mógł postawić rzeczy, których powiedzmy nie chciałbym pokazywać. Co jeszcze? Na razie zostawiam to tak jak jest, dopiero na sam koniec zajmę się lakierowaniem, to będzie lakierowane. Tutaj już nie dam się pokusić na olej, ponieważ z olejem, no wiadomo jak to wygląda, położę tu papier, za chwilę będzie wchłonięty olej przez papier i być może, że sfazuję trochę te narożniki, żeby nie były takie ostre. Powiem wam jedną rzecz. To była ostatnia moja sklejka z Polski, którą zamówiłem. Zamówiłem kilka sztuk i już praktycznie wszystkie wykorzystałem.
Zostały mi tylko jakieś tam ścinki. I byłem dzisiaj w sklepie, kupiłem norweską sklejkę. Ja nawet nie wiem, skąd ona jest, gdzie jest producent tej sklejki, ale polska sklejka, a norweska sklejka to jest niebo i ziemia. Tutaj, jak widzicie, te jakby usłojenie sklejki, to jest gęsto z gęstych lameli, tych lameli forniru i w bardzo dobrej jakości. Chociaż ta sklejka nie jest jakoś tam, to szału nie ma, ale jak zobaczycie, jak będzie wyglądać, będą wyglądać krawędzie tej sklejki, tej zabudowy, którą będę robił u góry, to zobaczycie tą różnicę, jak wygląda to, a to. Z tego praktycznie można było meble robić, takie jest porównanie tego. Także ta druga sklejka to jest taka bardziej budowlana do jakichś tam, nie wiem, może szalunków albo czegoś, bo no ale nie ma innego wyjścia, nie ma tutaj innej sklejki. Na dole, tu się też jeszcze zastanawiam, co z tym zrobić w ogóle, bo tam też jest miejsce, które jest niewykorzystane. Ja tam zawsze jakieś kartony ładuję, albo siatki, albo inne rzeczy na później. Później posprzątam. Też chciałbym się tego pozbyć. Jednocześnie to miejsce na dole, na samym dole, chciałbym zostawić otwarte, żeby móc tam sprzątać i mieć miejsce na nogi, czyli normalnie mogę podejść do stołu. Natomiast tutaj zrobię półkę. No i tam będą rzeczy, które powiedzmy są więcej gabarytowe, które będę mógł tam włożyć. Być może zrobię tam jakieś pudełka, do których coś będę mógł wkładać i wyciągać całe pudełko, jeżeli będę czegoś potrzebował. To by było na razie na tyle. Na samym końcu zajmę się szufladami. Jeżeli chodzi o szuflady, szuflady będą ze sklejki. Sklejki bodajże dwunastki. I jeżeli chodzi o fronty zrobię, kupiłem, żeby już się nie bawić, bo nie mam czasu za dużo na ten projekt. Kupiłem gotową klejonkę długą na 2,40 sosnową. Potnę ją na fronty, prawdopodobnie akurat mi wystarczy, może jeszcze nawet trochę zostanie. I zrobię z tego te fronty. Dobra, gadam, czas do roboty, nie? Słuchajcie, mam wszystko przygotowane. Zmierzyłem sobie właśnie tą odległość, ponieważ głównie na tej półce, to jest odwrócone teraz do góry nogami, będą te papiery Festoola, czyli tutaj zostawiam sobie przestrzeń troszkę większą niż to pudełko jest. Ja już sobie to zmierzyłem, to jest 130 mm. Wyznaczę sobie teraz, w którym miejscu to będzie, ponieważ to będzie jedna półka ta górna, druga środkowa i tutaj będzie ten blat, który jest gotowy. I tu się nie chciałbym pomylić, dlatego sobie to przykładam i odmierzam. Thank you.
Wreszcie przyszedł czas na szuflady. Mam już docięte wszystkie elementy, oprócz frontu i dna. Dno wymierzę dopiero jak już wszystko będzie skończone. Ono przyjdzie na wierzch, czyli tutaj się nie będę bawił żadne tam wpusty i tak dalej. Czyli co? Teraz zabieram się za klejenie tego i dam tutaj sztyfty na razie. Zobaczymy. Mówię, ta sklejka jest, no niestety, jest jaka jest. Inna już nie będzie, ale zastanawiam się nad przyszłymi projektami z takiego materiału. Szuflady mam osadzone, natomiast jeszcze nie są przykręcone do tutaj do tych prowadnic. To sobie na razie zostawiam. Teraz chciałbym dociąć fronty i wtedy zacznę to montować w całość. Do tego wykorzystam sobie dalmierz, ponieważ tutaj zbieram całą długość przez cały ten stół i wtedy rozetnę to na pół i tutaj żas piły będzie jakby odstępami między tymi właściwie trzy odstępy. Czyli tu jeden pośrodku i tam. Dlatego ten wymiar zbieram cały. Żas piły jest około 2 mm. Ewentualnie jeszcze coś tam dostrugam, czy dotnę. Ale no, mam tylko jedną szansę, żeby to zrobić. Także tak sobie to wymarzyłem.
Czas tej realizacji dobiegł końca. Jak widzicie, mój stół już upgrade'owany jest gotowy praktycznie do użycia. Szuflady są jeszcze puste. Jeszcze muszę zastanowić się, jak tutaj i co, gdzie powkładać. Na razie tutaj włożyłem papiery ścierne, żeby mieć je pod ręką, ale wcale nie jest powiedziane, że one nie zmienią miejsca. Tam z tyłu jest jeszcze około 25 cm miejsca, także tam będę mógł sobie odkładać ściski, które tutaj wieszam na wieszaku. Co jeszcze? No, uchwyty zamontowałem. Wszystko wyschło. Stwierdziłem, że nie będę tego szlifował. Zostawiam to tak, jak jest. To się naturalnie wyszlifuje. Niech ten lakier jeszcze się utwardzi, bo ponieważ wczoraj to dopiero zakończyłem. W związku z tym nie chciałbym tutaj mieć żadnej niespodzianki przy szlifowaniu. Dlatego to sobie zostawiam. Polakierowałem też całość na dole, żeby te nogi też się nie brudziły, trochę przyciemniły się i trochę są bardziej takie podobne, powiedzmy, do tego blatu. Niestety ta część jest taka blada, ponieważ no, to jest tej innej sklejki. Pozostały mi jeszcze tutaj, nie widzicie tego, te ściski stolarskie, które muszę gdzieś powiesić. One wisiały tutaj wcześniej. Podejrzewam, że teraz będę miał trudny dostęp do nich, także jakiś następny wieszak trzeba zrobić gdzieś. To, tak jak mówiłem, tego nie montowałem na stałe. To jest ruchoma część, także gdybym potrzebował tego blatu całego, mogę zawsze to zdjąć czy przesunąć. To nie jest problem. Słuchajcie, wydaje mi się, że jest taka ładna pogoda, że ja idę robić grilla, a wam już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!